Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji Dziejów Miasta. Dzisiaj odcinek nagrywany w plenerze. Znajdujemy się na skwerze przed Miejską Biblioteką Publiczną, który od 2016 roku uchwałą Rady Miasta nosi nazwę imienia Franciszka Ząbeckiego. Franciszek Ząbecki był zawiadowcą stacji kolejowej w Treblince. Zasłynął tym, że jako żołnierz Armii Krajowej zbierał informacje na temat transportów z Żydami przyjeżdżającymi do Treblinki, na temat ilości Żydów, na temat kierunków, z których przyjeżdżały te transporty i przekazywał je do Komendy Głównej Armii Krajowej. Franciszek Ząbecki w latach powojennych brał udział w kilku procesach zbrodniarzy hitlerowskich jako świadek oskarżenia. Historia kolei w Sokołowie Podlaskim rozpoczyna się w roku 1887, kiedy została to otwarta linia kolejowa łącząca Siedlce z Małkinią. Była to linia kolejowa o znaczeniu militarnym, zaplanowana przez rząd carski jako linia rokadowa, czyli przebiegająca równolegle do linii frontu. Rząd carski pod koniec XIX wieku przewidywał przyszłą wojnę z Niemcami. I pierwsza faza tej wojny miała przebiegać na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego. Rząd carski wybudował tę linię, która miała umożliwiać szybki transport wojsk. Linia kolejowa przebiegająca przez Sokołów łączyła Siedlce z Małkinią. W Siedlcach stykała się z linią kolejową z Warszawy do Brześcia i dalej do Moskwy, natomiast z Małkinii z linią kolejową z Warszawy do Petersburga, czyli były to dwie główne linie ówczesnego Imperium Rosyjskiego. Linia kolejowa miała rozstaw szyn rosyjski, czyli 1520 mm. Było to również podyktowane względami strategicznymi. Przyszły agresor, w domyśle wojska niemieckie, miałyby utrudniony transport, zważywszy, że rozstaw europejski był mniejszy i wynosił 1435 mm. Razem z linią kolejową w tamtym czasie zostały zbudowane również budynki mieszkalne dla kolejarzy i ich rodzin. Został wytyczony również wodociąg, który prowadził wodę ze stawu Mazura do budynku stacji. Co ciekawe, na dzisiejszych mapach nadal widoczny jest ślad tego wodociągu. Ulica Marii Curie-Skłodowskiej nosiła nazwę ulica Wałowa ze względu na to, że wzdłuż niej biegł wał, po którym był poprowadzony wodociąg doprowadzający wodę do stacji kolejowej. Sam budynek dworca prawdopodobnie powstał nieco później. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat funkcjonowania stacji kolejowej istniał tu tylko niewielki budynek. Linia kolejowa została poprowadzona kilka kilometrów na zachód od historycznego centrum Sokołowa. O lokalizacji tej linii zadecydowały takie względy jak bliskość cukrowni założonej przez rodzinę Hirschmanów oraz innych zakładów przemysłowych, takich jak browar. Wzdłuż linii kolejowej rozwijała się założona już wcześniej przez rodzinę Hirschmanów osada Elżbietów. Obecnie jest to dzielnica Sokołowa o nazwie Przeździadka. W okresie międzywojennym powstały kolejne obiekty przemysłowe, takie jak młyn, który istniał po drugiej stronie torów, mniej więcej w tamtym miejscu. Dworzec został zbudowany na początku XX wieku, prawdopodobnie po roku 1907. Ta data widnieje na jednej z belek konstrukcyjnych, które są widoczne w piwnicy tego budynku. Został zbudowany w stylu wschodnim, bizantyjsko-rosyjskim. Mimo niewątpliwej urody stanowił kolejny przykład rusyfikacji polskiej architektury. Jeżeli chodzi o jakieś detale, tutaj była na osi głównego wejścia kopuła, taka typowo wschodni element architektury. W 1914 roku
wybuchła I wojna światowa. W sierpniu 1915 roku po zwycięskiej ofensywie wojska niemieckie zajmują większość Królestwa Polskiego, a 6 sierpnia tego roku wkraczają do Sokołowa Podlaskiego. Niemcy przekuwają linię kolejową na standardową szerokość europejską na 1435 mm. Wykorzystują infrastrukturę kolejową do transportu swoich wojsk na wschód. 3 lata później, w listopadzie 1918 roku, dochodzi do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogromną rolę w tym procesie odegrali kolejarze, którzy przejmując kontrolę nad stacjami, dworcami kolejowymi, umożliwiali transport wojsk, transport zaopatrzenia, przepływ informacji. Pamiętajmy, że wówczas nie było samochodów, nie mówiąc już o innych środkach komunikacji, przepływu informacji. Najszybszym sposobem przemieszczania się i transportu materiałów wojska była oczywiście kolej. Kolejarze, przejmując władzę na stacjach, na dworcach kolejowych, tak naprawdę umożliwili szybkie przejęcie kontroli nad terytorium Polski przez nowo powstałe polskie władze. Kolejną ważną datą w historii Sokołowskiego dworca jest rok 1920, również w sierpniu dochodzi do wojny z bolszewikami. Znaczy, wojna z bolszewikami trwała już od dłuższego czasu, ale wówczas to bolszewicy, idąc na Warszawę na krótki czas, kilkunastu dni, przejmują władzę również w Sokołowie. Ciekawostek takich można powiedzieć, że na linii kolejowej Siedlce Małkinia jeździł pociąg pancerny Hallerczyk, który odegrał pewną rolę w posuwaniu się na północ wzdłuż linii Kock, Radzyń Podlaski, Łuków, Siedlce, Sokołów w kierunku Prus Wschodnich. W okresie międzywojennym na linii kolejowej w Sokołowie nie doszło do jakichś większych inwestycji. Linia kolejowa funkcjonowała, zapewniając połączenie Sokołowa z innymi miastami. W roku 1939 we wrześniu dochodzi do wybuchu kolejnej wojny światowej. Już na początku tego miesiąca dochodzi do ataków niemieckiego lotnictwa na Sokołów Podlaski. Między innymi wtedy również został zbombardowany dworzec kolejowy. Od pierwszych dni września doszło na dworcu do mobilizacji żołnierzy, do transportu żołnierzy na linii frontu. Także obiekt ten, jako ważny obiekt infrastruktury strategicznej, został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo już w pierwszych dniach września. Po zajęciu Sokołowa przez Niemców przejmują również oczywiście infrastrukturę kolejową. Wszystkie ważniejsze stanowiska zostały obsadzone przez Niemców, natomiast wielu Polaków, przedwojennych kolejarzy, nadal pracowało na kolei. W 1942 roku w wrześniu i październiku doszło do tragicznych wydarzeń związanych z likwidacją getta w Sokołowie Podlaskim. Żydzi trafili do obozu zagłady w Treblince, odjeżdżali między innymi z tego dworca. Przez ten dworzec przychodziły też transporty z innych miast i krajów Europy. W filmie Pianista jest wspomniane, że transporty z Warszawy przechodzą przez Siedlce i Sokołów do Treblinki. W 1943 roku Niemcy próbowali ułożyć drugą linię kolejową. Częściowo im się udało, ale tylko na niewielkich odcinkach. Generalnie rzecz biorąc, linia Siedlce-Małkinia nadal pozostawała linią jednotorową. Losy wojny się wkrótce odmieniły i w 1944 roku doszło do ofensywy Armii Czerwonej, która wyparła Niemców z terenów wschodniej Polski. Niemcy, wycofując się z Sokołowa Podlaskiego, dokonali licznych zniszczeń, między innymi zniszczyli całkowicie linię kolejową. Posługiwali się w tym urządzeniem zwanym Schienenwolf, coś na kształt specjalnego pociągu, który zrywał drewniane podkłady, przejeżdżając przez linię kolejową. Dworzec kolejowy również został przez wycofujących się Niemców spalony. W 1945
1944 roku został przejęty przez Armię Czerwoną. Następnie po przesunięciu się frontu w kierunku Warszawy i ofensywie zimowej w roku 1945 dworzec, jak i cała linia kolejowa został przekazany polskiej administracji cywilnej. W 1944 roku miały miejsce również zsyłki polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego do obozów NKWD na Syberii, do łagrów Borowicze i Stalinogorsk. Około 2,5 tysiąca Polaków, o czym przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na głazie przed obecnym budynkiem biblioteki. Co ciekawe, ta tablica pierwotnie znajdowała się po drugiej stronie tego budynku, od strony peronów, od strony linii kolejowej. Po II wojnie światowej dworzec został odbudowany w zupełnie innym stylu architektonicznym, w stylu inspirowanym polską architekturą dworkową. Przez cały okres PRL-u odjeżdżały stąd pociągi w różnych kierunkach. Można było się stąd z Sokołowa, można było pociągiem dostać się do Siedlec, do Warszawy, bodajże do Białegostoku. Nawet był pociąg, który z Sokołowa kursował bezpośrednio do Gdyni. Z takich ciekawostek można powiedzieć, że dworzec kolejowy był plenerem dla filmu Tajemnica Enigmy z lat 70., gdzie grał rolę dworca w Brześciu Kujawskim. Po okresie transformacji ustrojowej, po roku 1989, rola i znaczenie kolei znacznie spadło. Niektóre linie kolejowe stały się nierentowne. Coraz większa ilość samochodów prywatnych sprawiło, że kolej zaczęła tracić pasażerów. Brak inwestycji, zacofanie polskiej kolei sprawiło, że duża część linii musiała zostać zamknięta. I taki też los spotkał linię kolejową Siedlce-Mołkinia, na której ruch pasażerski został zawieszony w roku 1993 w kwietniu. Od tego czasu na tej linii odbywa się tylko ruch towarowy. Budynek dworca przez kilkanaście lat stał opustoszały. Jego stan możemy obejrzeć na zdjęciach wykonanych w tamtym czasie. Był całkowicie zdewastowany. Wnętrze było wymazane graffiti. Popadał w coraz większą ruinę i w coraz większą dewastację. W roku 2009 rozpoczął się remont, który nadał temu budynkowi drugie życie. Remont, a w zasadzie przebudowa, ponieważ z oryginalnego budynku dworca zostały tylko ściany do wysokości parteru. Natomiast całe wnętrze zostało przebudowane, dach został zmieniony na nowy, podwyższony został budynek, aby na piętrze można było wykorzystać dodatkową przestrzeń. Zostały całkowicie położone nowe instalacje we wnętrzu. Po tej kompleksowej przebudowie w roku 2011 budynek byłego dworca stał się siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim. Jest to bardzo ciekawy przykład wykorzystania starego budynku do nowych celów. Zamiast budować całkowicie nowy budynek, można było wykorzystać stary gmach byłego dworca, budynek ponad stuletni, tak jak powiedziałem, zbudowany prawdopodobnie po roku 1907. I tak prezentuje się obecnie budynek biblioteki w Sokołowie Podlaskim. To tyle na temat historii, krótkiej historii sokołowskiego dworca i do zobaczenia. Pozdrawiam.